Agencja Kosmiczna NASA już w latach 60. analizowała potencjalne skutki nawiązania kontaktu z przedstawicielami obcej cywilizacji. Raport Brookingsa, uwzględniając rozwój społeczności międzynarodowej, oszacował wtedy pozytywnie skutki przekazania do opinii publicznej informacji o nawiązaniu kontaktu z obcymi. Według naukowców ludzie szybko dostosowaliby się do nowej sytuacji, mimo początkowego strachu i zachwianiu wiary w ziemskie religie, które jednak szybko dostosowałyby swoje doktryny do nowych warunków. Ludzkość od kilkudziesięciu lat stale nasłuchuje za pomocą radioteleskopów szum kosmosu w celu wychwycenia potencjalnych sygnałów pochodzących od obcych. Oficjalnie zajmuje się tym m.in. program SETI, który stworzył odpowiedni protokół na wypadek uzyskania kontaktu z przedstawicielami pozaziemskiej cywilizacji. Zawiera on 9 podpunktów, które mimo że nie są uznawane przez władze wszystkich krajów świata, to są jednak respektowane w międzynarodowej społeczności naukowców. Mimo że program SETI nie należy do NASA, to naukowcy z tej organizacji często wymieniają się danymi. W 1992 roku NASA otworzyła swój własny program na suchu nieba, jednak został on zamknięty przez Senat rok później. Protokół SETI został stworzony pod koniec lat 80. i wciąż pozostaje jedynym oficjalnym kodeksem postępowania na wypadek wychwycenia sygnałów obcej cywilizacji. Według jego założeń, po wychwyceniu sygnału należy natychmiast zainicjować międzynarodowe konsultacje w celu rozważenia wysłania potencjalnej odpowiedzi. Żaden z krajów nie może bowiem indywidualnie podjąć takiej decyzji, która potencjalnie mogłaby zagrozić całej ludzkości. Konsultacje w tej sprawie powinny odbywać się w ramach Komitetu do Spraw Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ i według założeń miałyby brać w tym udział organizacje rządowe, ale i przedstawiciele pozarządowych korporacji. Celem rozmów powinno być po pierwsze zdecydowanie, czy ludzkość powinna wysłać odpowiedź i opracowanie jej treści. Jeśli decyzja byłaby pozytywna i opracowano by potencjalny sygnał zwrotny, należałoby udostępnić go całej opinii publicznej, by każdy człowiek na planecie mógł poznać treść przygotowanej wiadomości. Informacja wysyłana w stronę potencjalnego źródła sygnału obcej cywilizacji powinna odzwierciedlać staranną troskę o szerokie interesy i dobro ludzkości. Ponieważ wysyłanie wiadomości do pozaziemskiej inteligencji mogłoby doprowadzić do wymiany wiadomości na przestrzeni lat albo i nawet dziesięcioleci, należałoby rozważyć długoterminowe ramy instytucjonalne takiej komunikacji. Gdyby jednak kosmici przybyli na Ziemię bez zapowiedzi, NASA nie dysponuje oficjalnym protokołem, ale na pewno przeprowadzono by konsultacje z naukowcami i dużo zależałoby również od nastawienia obcych względem naszego gatunku. Jeśli chciałbyś więcej takich ciekawostek, napisz w komentarzu hasło Program Kosmiczny. Tymczasem trzymaj się, cześć!